Dzień dobry Państwu. Dzisiaj rozmawiamy z panem Janem Kalwulokiem, dyrektorem Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego, no i też przewodniczącym Sejmiku Województwa Śląskiego. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry Państwu. Zacznijmy może od niedawnych wydarzeń ogólnopolskich, ale też które pewnie miały swoje odniesienie w Cieszynie, bo chciałem zapytać o strajk ratowników medycznych. Czy jaki jest przede wszystkim stan kadry Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego? No i czy macie jakieś braki w kontekście tego, co się działo w całej Polsce jeszcze niedawno? Więc jeśli chodzi o słowo strajk, to słowo, jak tutaj pracuję 13 lat, nigdy nie miało miejsca. Oczywiście jak docierają do mnie informacje, a kontaktuję się z kolegami, na przykład na Warszawie 20 karetek nie wyjechało, to u nas ani jednej godziny nie miało to ostatnio miejsca. Wszystkie karetki, 7, które pracują w systemie ratownictwa medycznego, wyjeżdżają, pracują po prostu normalnie, realizują swoje zadania statutowe. Pana pytanie tutaj dotyczy jak gdyby sytuacji kadrowej. Myśmy chyba dosyć dobrą drogę wybrali kilka lat temu, ponieważ byłem zwolennikiem i jestem, żeby instytucja typu pogotowie, szpital było oparte na pracownikach etatowych. I nigdy nie likwidowałem tej formy zatrudnienia, zawsze pracownika przyjmowałem na etat, bo dzisiaj te problemy, które słyszymy w kraju, dotyczą głównie pracowników kontraktowych. Pracownik kontraktowy jest czasami wygodniejszy dla pracodawcy, ponieważ no, można, że tak powiem, mu dać dyżury, nie dać tych dyżurów, ale jest to broń obosieczna, bo ten pracownik pewnego dnia może powiedzieć: no ja nie będę dyżurował więcej niż na przykład 2 dyżury w miesiącu. Już przy zatrudnieniu etatowym jest to niemożliwe. Przy zatrudnieniu etatowym mam prawo oczekiwać od pracownika, że przyjdzie do pracy. Mało tego, mam prawo nawet kazać mu realizować nadgodziny, jeżeli na przykład brakuje. I to było wykorzystywane w okresie pandemii bardzo mocno. Ale oczywiście jako pracodawca jestem zobowiązany, żeby za te nadgodziny lepiej zapłacić. Jeżeli to wszystko jest realizowane, to jest wszystko w porządku. Czyli nie ma żadnych zaległości finansowych wobec pracownika? Nie, żadnych zaległości finansowych nie ma. Oczywiście cały czas trwają rozmowy na szczeblu centralnym między Ministerstwem Zdrowia i związkami ogólnokrajowymi, ale też takie rozmowy toczą się u nas. Pierwsze rozmowy, które wynikały z ustawy, były prowadzone w miesiącu czerwcu i lipcu. Zostały podpisane stosowne porozumienia, wdrożone w życie, pracownicy dostali podwyżkę. W tej chwili, ponieważ no, oczekiwania płacowe w kraju wzrosły, one oczywiście od nas się również przekładają na nasze podwórko i my również jesteśmy na etapie takich, że tak powiem, spotkań. Odbyło się jedno. W tej chwili po opublikowaniu ustawy, która ma być zmieniona, będą kolejne. Będziemy również tutaj zmieniać zasady wynagradzania pracowników. Na pewno będą jakieś podwyżki. Mówił pan o tych nadgodzinach w kontekście pandemii. No i w zasadzie mówi się teraz, że zaczynamy czwartą falę. Ja sobie sprawdziłem rok temu w naszym regionie, dokładnie 19 października, no bo jeszcze nie mamy dzisiejszych danych, było 12 zakażeń i aż 600 osób skierowanych na kwarantannę, a w całym kraju 7 tysięcy zakażeń. Dzisiaj mieliśmy w całym kraju 4 tysiące zakażeń. Jakie są obawy wasze przed tą czwartą falą? Czy to faktycznie może być no, na taką skalę albo... Jak to może wyglądać tutaj w naszym regionie? Przynajmniej w tej chwili też, że tak powiem, sprawdzałem te dane. Od 1 października, czyli to mamy no, praktycznie 20 dni prawie, że tak, mieliśmy 5 wyjazdów do osób objętych kwarantanną, czyli to jest relatywnie mało, jak na tę ilość wyjazdów, którą realizujemy miesięcznie, tam ponad 1000, około 1000. Były oczywiście takie wyjazdy, gdzie dyspozytor po wywiadzie z rodziną mówi, no proszę tam uważać, bo co prawda nie ma kwarantanny, ale tam temperatura wyższa i wtedy oczywiście część zespołu wchodzi, robi, wykonuje test i na tej podstawie jest procedura wdrażana odpowiednio, czy to jako osoby z dodatnim wynikiem, czy też nie. Natomiast myślę, że ilość, bo również te statystyki śledzę, jak tutaj pan redaktor wspomniał, myślę, że to, żeśmy przechorowali bardzo dużo, jednak powiat cieszyński no, w zeszłym roku bardzo długo był najbardziej czerwony ze wszystkich powiatów w kraju,
to na pewno przyczyniło się do jej odporności. No i ten wskaźnik szczepień, co prawda na pewno niewystarczający, i to znowu apeluję o szczepienia, korzystając z każdej okazji, apeluję o to. No ale myślę, że suma tych dwóch elementów, czyli przechorowanie plus te szczepienia, być może, że ta odporność jest troszkę większa niż w pozostałych regionach kraju. I miejmy nadzieję, że to się przeniesie pozytywnie na, no, na ilość zachorowań w następnych dniach, tygodniach tej czwartej fali. Jedna sytuacja, która jest na pewno pozytywna, no nasze doświadczenie. To znaczy jednak jak porównujemy to, cośmy robili w marcu zeszłego roku, w kwietniu, totalny brak doświadczenia i chodzenie po omacku, to w tej chwili jest to zupełnie inne. Mamy pełny zapas sprzętu jednorazowego, magazyny są pełne, więc nie ma absolutnie sytuacji, że na przykład zespół no, powinien jechać w kombinezonie, a go nie ma. To jest zupełnie w tej chwili niemożliwe. Mamy wszystkie te zapasy odbudowane. No, pracownicy, wszyscy, każdy z nich przeszedł kontakty z osobami zakażonymi, więc wie, jak się zachowywać, jak się ubierać, jak przewozić pacjenta. No, na pewno sprzęt, który zakupiliśmy też w zeszłym roku, czyli w zeszłym roku to było w sumie aż 5 karetek, w tym roku jedna, na pewno to spowodowało, że to nasze tutaj przygotowanie jest lepsze. Choć pandemia, powtarzam to po raz któryś, nauczyła wszystkich pokory i powinna nauczyć, bo pytania, pamiętamy w zeszłym roku, jeszcze w kwietniu, no jak to minister nie wie, kiedy się pandemia skończy, nie? Dzisiaj już tego pytania nikt nie stawia, bo postawienie tego pytania byłoby po prostu traktowane jako naiwność. Nikt na świecie nie wie, kiedy ta pandemia się skończy. Gdzieś się pojawia w mediach informacja o piątej fali, gdzieś nawet o szóstej. Oczywiście, jakie te fale będą miały element wygasający, bo to być może będzie taka sinusoida wygasająca, używając takiego matematycznego porównania, ale ile będzie tych cykli w tej sinusoidzie, to chyba nie wiemy. Mówi się, mówił Pan o szczepieniach. Akurat w naszym regionie tylko kilka gmin ma ten wskaźnik powyżej 50%, to z Cieszyn, Ustroń, Zebrzydowice i Chybia, no ale w skali całego powiatu to faktycznie nie jest wystarczająco, a mówi się już teraz o trzeciej dawce szczepienia. Czy myśli Pan, że to zadziała w naszym regionie, czy będzie wystarczająco na przykład dużo chętnych, jeśli by była taka trzecia dawka przypominająca dla wszystkich osób powyżej na przykład 18 roku życia? Czy ja na pewno bardzo chętnie skorzystam z trzeciej dawki, jak tylko tutaj terminy, które wynikają z tego będą, to na pewno będę korzystał z trzeciej dawki i to jest jasne. Myślę, że większość pracowników, tak samo osoby z mojej rodziny, które no, czekają na ten półroczny okres, no myślę, że ci, którzy mieli te dwie dawki, to na pewno wezmą tą trzecią, oczywiście spełniając kryteria ustawowe. Ale na co powinno się kłaść nacisk? Czy na trzecią dawkę, czy na przykład na zachęcenie w ogóle osób niezaszczepionych jednak? Pytam też z perspektywy województwa i sejmiku, jakby działań promocyjnych. No bo na przykład w naszym powiecie no, najmniejszy procent zaszczepionych mieszkańców ma Istebna, to jest nawet jeszcze nie 40%, no i Wisła, Brenna to tam niewiele powyżej 40%. No jest na pewno jakaś specyfika terenów chyba wiejskich, no choć nikogo by nie chciał tutaj jak gdyby... Jest to według mnie wielki problem i tutaj powinniśmy robić wszystko. Oczywiście w pierwszej kolejności te osoby, które nie mają żadnego szczepienia, to na pewno być powinien priorytet. Czy to w trybie tym dwudawkowym, czy jednodawkowym, bo wiemy, że taki tryb też istnieje, na pewno jest to bardzo ważne. No fatalną rzecz zrobiły te ruchy antyszczepionkowe, które no niestety są bardzo mocne, bardzo zorganizowane i to jest niezwykle trudne zagadnienie. Ja na pewno zachęcam no, w tych, którzy się nie szczepili do szczepienia, czy którzy mają dwie dawki, a mogą przyjmować trzecią, bo to na przykład wynika no, już z tego odstępu, to jak najbardziej do tego zachęcam i tego. Jest to po prostu z drugiej strony niemożliwe, żeby wszystkie osoby zmusić, ponieważ no, są to bardzo, bardzo mocne przekonania niektórych osób o tym, no, nie da się tego chyba zrobić tego. Z kolei, biorąc pod uwagę to, co donoszą media odnośnie pewnej restrykcji osób włoskich, że obowiązek w pracy,
Boję się, że to może mieć efekt odwrotny. Jestem jednak zwolennikiem tłumaczenia, przekonywania. Od początku programu szczepienia się zwracałem też jako dyrektor, jako radny do wszystkich lekarzy rodzinnych o rozszerzenie tej listy. Jestem przekonany, że takim elementem, który może najbardziej zachęcić do szczepienia, to jest lekarz rodzinny, pielęgniarka rodzinna, pielęgniarka środowiskowa. To są osoby, które znają tą rodzinę. No, te osoby z reguły mają największe zaufanie do nich i myślę, że o wiele większą wartość ma to, że pielęgniarka w trakcie, no nie wiem, wizyty środowiskowej powie, a pan się jeszcze nie zaszczepił, przecież to jest ryzyko, nie? Niż na przykład reklama w telewizji, czy nawet w mediach społecznościowych. Na zakończenie chciałem jeszcze zapytać z perspektywy cieszyńskiego pogotowia ratunkowego, jaki wpływ na wasze działanie mają problemy szpitala śląskiego w Cieszynie? Tutaj ostatnio na Radzie Miejskiej, na sesji Rady Miejskiej była dosyć burzliwa dyskusja dotycząca zwolnienia szpitala z podatku. Jaki to ma na was wpływ i na wasze funkcjonowanie? Iwan, akurat jeśli chodzi o podatek, tutaj mam takie doświadczenia historyczne i muszę do nich nawiązać. Nigdy w Polsce szpitale nie płaciły podatku od nieruchomości. Dopiero w roku 1997 interpretacja ministra finansów, wtedy byłem dyrektorem szpitala, zmusiła do tego płacenia. Uważam, że jest to pomysł bardzo zły i niestety no, po tych już 24 latach tak wszedł w strukturę dochodów jednostek samorządu, że one mówią, ale jak my się możemy tego pozbyć? Tego nie było. Do 97-98 roku w ogóle nie było podatku od szpitala. To po prostu on był w tych samych jednostkach, co podmioty, no nie, bo nie wszystkie podmioty w mieście płacą podatek. To nie jest tak, że wszyscy płacą. Jest cała grupa podmiotów niepłacących. Szpitale zostały zakwalifikowane przez ministra finansów ówczesnego. To był rok 97-98. Do działalności gospodarczej. Część osób uwierzyła, że to jest działalność gospodarcza i tak do dzisiaj to zostało. Na dzień dzisiejszy jest to problem, ponieważ faktycznie ustawa o tych podatkach lokalnych jest to ujęte w tej ustawie, jest to duży problem, no na pewno samorządy liczą na te przychody, wpisują to do swojego planu, natomiast no ja uważam, że żeby na przykład, nie wiem, no, piękny tutaj park przy Szpitalu Śląskim w Cieszynie płacił od tego parku podatek jak od działalności gospodarczej, to jest absurdem, bo to jest zupełnie podobny park jak park miejski, czy lasek miejski, czy wzgórze zamkowe. Przecież tam ludzie na odwiedzinach siadają na ławce, odpoczywają, to nie jest żadna działalność gospodarcza. I tutaj oczywiście kibicuję bardzo dyrekcji szpitala w tym tego. Natomiast wracając do tego problemu współpracy. Im więcej jednostek działa w Cieszynie, na terenie szpitala, im więcej oddziałów, tym jest lepiej dla mieszkańców, bo jesteśmy dla pacjentów. Tak. Tym jest lepiej dla miasta, ponieważ jednak podatki od zarobku, od PIT-u, część wpływa do miasta. Oczywiście dla nas jako pogotowia, bo wtedy mamy gdzie pacjenta w miarę szybko przekazać i brońmy tego szpitala jak tylko możemy, a współpraca nasza no, jest bardzo poprawna ze szpitalem. Oczywiście były te problemy w największym szczycie pandemii, że im brakowało miejsc. Wtedy musieliśmy pacjenta wieźć do Tarnowskich Gór czy do tego i wtedy dopiero zrozumieliśmy, co to znaczy, jak karetki zamiast godzinę nie ma 4 czy 5 godzin, czy nawet dłużej, ponieważ te odległości są zupełnie inne. Także naprawdę ta struktura tutaj w powiecie cieszyńskim, myślę, szpitala powiatu, to są rozwiązania bardzo korzystne i dobrze, że jak gdyby utrzymały taki ten charakter no, publiczny, bo zarówno szpital, jak i pogotowie są jednostkami publicznymi, podległymi pod starostwo powiatowe w Cieszynie. No i powinniśmy wszystko robić, żeby te jednostki się rozwijały. Nie mówię to do końca jako tylko dyrektor pogotowia, czy były dyrektor szpitala, ale mówię to też jako mieszkaniec, no, który z racji wieku wie, że będzie tej pomocy coraz częściej potrzebował. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.